Proszę Państwa, wracamy dzisiaj do tematu działaczki Kai Godek, która przyczyniła się do zaostrzenia zakazu aborcji, zaostrzenia wprowadzanego właśnie przez PiS. Poprzedni film poświęcony Kai Godek, który opublikowaliśmy na kanale Reset Obywatelski, stanowił poglądowy rzut oka na jej najważniejsze rosyjskie powiązania. Dzisiaj, po kolejnych tygodniach śledztwa, możemy zaprezentować te powiązania w sposób bardziej szczegółowy i pogłębiony. Proponuję wyciszyć dzwonek w telefonie, zrobić sobie herbatę i wziąć głęboki oddech, ponieważ spędzimy teraz 40 minut z Kają Godek i jej znajomymi. Jak wiadomo, Kaja Godek domaga się całkowitego zakazu aborcji. Od niedawna również zakazu parad równości i innych manifestacji osób LGBT. Ten ostatni zakaz jest zgodny z tym, co wprowadza w swoim kraju rosyjski dyktator Władimir Putin, który zakazał tzw. propagandy homoseksualizmu. W praktyce oznacza to zakaz publicznego okazywania orientacji homoseksualnej. Ale to nie jedyne, co łączy Kaję Godek z postsowieckim Wschodem. Na początek wróćmy do sprawy, którą wstępnie poruszyliśmy w poprzednim filmie. Otóż Kaja Godek razem z mężem Janem Godkiem mieszka w 78-metrowym apartamencie na zamkniętym katolickim osiedlu przy ulicy Książąt Mazowieckich w Warszawie. Osiedle to ma dość szczególną historię. Jego budowę rozpoczęła firma Darius Development, należąca do cypryjsko-brytyjskiego przedsiębiorcy o nazwisku Paniko Panayi, który działa w krajach Europy Wschodniej, m.in. w Rumunii. Budowa osiedla została następnie przejęta przez firmę Konexim, należącą do przedsiębiorcy Mariana Piwowarczuka. Pan Piwowarczuk to deweloper, który się chwali, że buduje osiedla dla katolików, na których katolicy mogą żyć w katolickim otoczeniu. Ta działalność Mariana Piwowarczuka była krytykowana jako sekciarskie tworzenie zamkniętych gett. On sam twierdził, że chodzi o to, żeby chronić katolickie dzieci przed niewiarą, pornografią, plugastwem tego świata. To właśnie od firmy Konexim pana Piwowarczuka Kaja Godek kupiła swój apartament na zamkniętym katolickim osiedlu. W działalności Mariana Piwowarczuka, jeśli przyjrzeć się jej szczegółowo, można zauważyć pewną tendencję. Pan Piwowarczuk posiadał firmy Konexim oraz Konexim Warszawa. Ta ostatnia firma, Konexim Warszawa, posiadała z kolei firmę Konexim Lublin, którą też zarządzał Piwowarczuk. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w 2015 roku Marian Piwowarczuk przekazał dwie ostatnie firmy, Konexim Warszawa i Konexim Lublin, Piotrowi i Annie Stefańskim. To państwo stefańscy posiadają dzisiaj obie firmy i nimi kierują. Tak się składa, że ta sama rodzina Stefańskich od 15 lat samodzielnie posiada firmę PTHZ Varimex i nią zarządza. Czym jest PTHZ Varimex? Za czasów PRL Varimex to była państwowa komunistyczna centrala handlu zagranicznego. W prawicowych mediach czytamy o agentach komunistycznych służb specjalnych PRL działających w Varimexie. W internecie znajdujemy liczne doniesienia na temat tego, że również po upadku komunizmu Varimex działał na rosyjskim rynku i miał tam przedstawicielstwo handlowe. Zatem wygląda na to, że Marian Piwowarczuk, katolicki deweloper Kai Godek, dwie ze swoich firm, Konexim Warszawa i Konexim Lublin, przekazał osobom powiązanym z Rosją. A jak pan Piwowarczuk rozstał się z osiedlem Kai Godek? Otóż oddał je mieszkańcom w sposób mało chwalebny, jeśli im wierzyć. W mediach i internecie można znaleźć skargi na to, że pan Piwowarczuk i jego firma Konexim nie dokończyli swojej roboty. Nie tylko na osiedlu Kai Godek, także na innych osiedlach, które budowali. Sam widziałem, że do dziś przy osiedlu Kai Godek straszy rura ciepłownicza puszczona nad ziemią. Sprzedając swoim odbiorcom mieszkania na osiedlu, Konexim zapewniał ich, że przedsiębiorstwo ciepłownicze zakopie rurę pod ziemię. Jednak nie do końca tak się stało. Tego rodzaju niedoróbki wywołują u mieszkańców oczywistą potrzebę pieniędzy na naprawy, przeróbki i niezbędne udogodnienia. Czy te niedoróbki i wynikająca z nich potrzeba pieniędzy wyjaśniają,
Dlaczego mieszkańcy osiedla Kai Godek w 2015 roku do swojej wspólnoty mieszkaniowej dopuścili firmę z zewnątrz? Chodzi o firmę Satinar Invest, do której należy tajemniczy pusty budynek stojący na zamkniętym katolickim osiedlu Kai Godek i wyglądający jak nieużytkowany biurowiec. Po co firmie Satinar Invest taka nierentowna, kosztowna inwestycja? Nie wiemy. Wiemy, że dzięki tej inwestycji firma Satinar Invest została dopuszczona do wspólnoty mieszkaniowej Kai Godek, objęła największy udział we wspólnej części osiedla i znajdujących się na nim innych budynków, jest teraz największym ze współwłaścicieli osiedla i budynku Kai Godek. Ze wszystkich współwłaścicieli osiedla to firma Satinar Invest ma największy udział w klatce schodowej Kai Godek, rurach prowadzących wodę do mieszkania Kai Godek i kablach przewodzących prąd do mieszkania Kai Godek, a nawet w ścianach nośnych, dzięki którym apartament Kai Godek może stać i się nie zawalić. Dzięki temu firma Satinar Invest ma prawo do informacji o tym, co się dzieje we wspólnej części budynku Kai Godek. Ma prawo współdecydować na przykład o remontach w budynku Kai Godek. Czy to kolejny przypadek, w którym katolicki deweloper Piwowarczuk coś zaczął, a potem zrobił miejsce dla osób powiązanych z Rosją? Zadaję to pytanie, ponieważ firma Satinar Invest również ma powiązania z Rosją i to bardzo zaskakujące. Firma Satinar Invest należy do niejakiej Katarzyny Komorowskiej i dwojga jej krewnych. Zaś prezesem tej firmy jest Radosław Komorowski, najprawdopodobniej mąż pani Komorowskiej. W 2019 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmieniono jej nazwisko z poprzedniego, zapewne panieńskiego, na Komorowska. Państwo komorowscy posiadają również inną spółkę o nazwie Atina. To firma prowadząca doradztwo w zakresie zarządzania. Ale obok pani Komorowskiej i pana Komorowskiego w spółce Atina zasiada również trzeci wspólnik, mianowicie cypryjska firma Fibo Group Holdings Limited, która zarabia na graniu i obracaniu papierami wartościowymi, walutami i tzw. kryptowalutami. Jak wspomniałem wcześniej, Fibo Group Holdings Limited to część międzynarodowej firmy brokersko-walutowej Fibo Group, która przez lata była wielkim graczem w Rosji. Według rosyjskiej gazety Kommersant w 2011 roku miesięczne obroty Fibo Group w Rosji przekraczały 34 miliardy dolarów. Czy tylko to łączy z Rosją cypryjską firmę Fibo Group Holdings Limited? Nie, nie tylko to. Cypryjska firma Fibo Group Holdings Limited, ta sama, która weszła jako wspólnik do spółki współwłaścicieli domu Kai Godek, w latach 2009-2015 była zarządzana przez Jekaterinę Dementiewą. Pani Dementiewa równocześnie kierowała biurem Fibo Group w Moskwie. Kim jest Dementiewa? To absolwentka Rosyjskiej Akademii Administracji Publicznej przy prezydencie Federacji Rosyjskiej Władimirze Putinie. Podaję oficjalną nazwę, chociaż Putin oczywiście nie zasługuje na to, by nazywać go prezydentem. Jest dyktatorem. Dlaczego cypryjska firma Fibo Group Holdings Limited, zarządzana przez Rosjankę ze szkoły Putina i należąca do holdingu handlującego walutami w Rosji, wykupuje 1/6 udziałów w nieznanej polskiej spółce zajmującej się doradztwem w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, zatem w spółce z zupełnie innej branży? Dlaczego właściciele tej nieznanej spółki zostają największymi współwłaścicielami osiedla i budynku Kai Godek? Skąd w ogóle wzięła się firma Atina, w której udziałowcami są współwłaściciele budynku z apartamentem Kai Godek oraz cypryjska firma związana z putinowską Rosją? Firmę Atina założył Robert Nogacki. Urodzony w 1978 roku prawnik-menedżer związany z ogromną pajęczyną spółek. W rosyjskim internecie Nogacki pojawia się jako ekspert od rajów podatkowych. W naszym kraju Robert Nogacki występuje też jako ekspert od działań wywiadowczych, przeważnie, choć nie tylko, w zakresie tzw. wywiadu gospodarczego. Nogackiego lansował m.in. pisowski portal wgospodarce.pl
działający pod skrzydłami słynnych propagandystów PiS, braci Karnowskich. W 2014 roku na łamach portalu braci Karnowskich pan Nogacki próbował umniejszać znaczenie agresji Kremla przeciw Ukrainie, bagatelizować rosyjskie zagrożenia, wyśmiewać i deprecjonować zachodnie służby specjalne, oczerniać Zachód. Cytuję artykuł Nogackiego. Szok w Langley, to siedziba CIA, na tle rozwoju wydarzeń na Ukrainie musiał być przeogromny. Jakże teraz NSA, CIA i inne służby muszą się wykazać, jak bardzo muszą wymachiwać wojennym straszakiem. Czy krytyka Ameryki jest tożsama z rosyjską agenturalnością? Czy piętnując nakręcanie atmosfery strachu przez nachalną aktywność korporacyjnej Ameryki zyskamy miano agentów, czy tylko pożytecznych idiotów? Zdecydowaliśmy się jednak zaryzykować. Nieprawdziwa i dalece uproszczona jest manichejska wizja autorów konfliktu, że wokół problemu Ukrainy siły dobra i wartości, czytaj Zachód, starły się z barbarzyństwem, cynizmem i agresją, azjatycka Rosja. Koniec cytatu. W ultrakatolickim magazynie Fronda z 2000 roku czytamy, że Robert Nogacki był członkiem władz krajowych Unii Polityki Realnej. To partia polityczna założona przez Janusza Korwin-Mikkego, który publicznie twierdzi, że rosyjski dyktator Putin byłby dobrym prezydentem Polski. Tyle o powiązaniach spółki Satinar Invest, która weszła do wspólnoty mieszkaniowej Kai Godek po tym, jak wycofał się z niej katolicki deweloper Marian Piwowarczuk. Teraz jest największym współwłaścicielem osiedla oraz części wspólnej budynku Kai Godek. Stanowi kolejny przykład na to, że tropem katolickiego dewelopera Kai Godek, pana Piwowarczuka, podążają firmy lub osoby powiązane z Rosją. Gdy Piwowarczuk się wycofuje z jakiegoś biznesu, firmy lub osoby powiązane z Rosją wkraczają na jego miejsce. Satinar Invest to kolejny przykład takiego wkraczania, ale czy ostatni? Jak Piwowarczuk rozstał się ze swoją trzecią firmą, która nazywała się po prostu Konexim? Ona interesuje nas najbardziej. To właśnie od tej firmy w 2013 roku Kaja Godek ze swoim mężem Janem Godkiem uzyskała 78-metrowy apartament na zamkniętym katolickim osiedlu. Otóż rok po tej sprzedaży, w 2014 roku, pan Piwowarczuk przekazał tę samą firmę Konexim tajemniczemu, niemal całkowicie nieobecnemu w mediach i internecie przedsiębiorcy Andrzejowi Demediukowi. Rejestry biznesowe też niewiele mówią o Demediuku. Wiemy z nich jednak, że Andrzej Demediuk w 2014 roku przejął warszawską firmę Daverti, założoną rok wcześniej przez doradcę podatkowego Przemysława Więcka. Przemysława Więcka odnajdujemy dziś w firmie Marshall Lion Group, która chwali się swą specjalizacją w prawie wschodnim, doradztwem z obszaru państw wschodnich Rosja, Ukraina, Białoruś i najlepszymi na wschodnim rynku praktykami. Firmy tej wspólnikiem i prezesem zarządu jest Bartłomiej Jakub Wasilewski, znajomy prokremlowskiego prawnika publicysty Roberta Nogackiego, powiązanego z firmą Satinar Invest. Przypomnę, największy współwłaściciel budynku Kai Godek. W portalu społecznościowym Facebook można znaleźć dowody wsparcia Wasilewskiego dla Nogackiego. To bardzo tajemniczy zbieg okoliczności. Podobnie jak tajemniczy jest pan Demediuk, który w 2014 roku przejął firmę Daverti i firmę Konexim, od której Kaja Godek uzyskała swój apartament. W tym samym 2014 roku firma Konexim zmieniła adres i przeniosła się na ulicę Duchnicką 3 do siedziby Państwowego Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Instytut Mechaniki Precyzyjnej współdziała z rosyjskimi uczonymi, w tym z Michałem Ałymowem, który z kolei współpracuje z armią Kremla. Dokładnie rzecz biorąc, Instytut Mechaniki Precyzyjnej wydaje czasopismo pod tytułem Inżynieria Powierzchni. W Radzie Naukowej tego czasopisma zasiada Michał Ałymow z Rosyjskiej Akademii Nauk. Współpraca naukowa z zagranicznymi uczonymi nie jest niczym złym. W Radzie Naukowej czasopisma jest więcej Rosjan. Tak się jednak składa, że pan Ałymow to dyrektor Rosyjskiego Instytutu Strukturalnej Makrokinetyki i Nauk Materialnych, który współpracuje z armią Putina. Co znajdujemy na oficjalnej stronie Instytutu pana Ałymowa?
Na przykład to, że w 2016 roku na rosyjskiej wystawie wojskowej Armia 2016 Instytut pana Ałymowa zaprezentował z dumą swoje osiągnięcia, m.in. wielowarstwowy pancerz kompozytowy wytwarzany metodą spawania wybuchowego. Zatem również trzecia firma katolickiego dewelopera Kai Godek, Mariana Piwowarczuka, trafiła w końcu do osoby powiązanej z Rosją, aczkolwiek w sposób bardziej pośredni. Może jednak to powiązanie jest przypadkowe? Może Andrzej Demediuk, partner katolickiego dewelopera Kai Godek i nabywca jego firmy, zupełnym przypadkiem przeniósł się do budynku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej? Może Instytut Mechaniki Precyzyjnej nie ma nic więcej wspólnego z katolickim deweloperem państwa Godków, a jeszcze mniej z samymi Godkami? Tak się jednak składa, że Instytut Mechaniki Precyzyjnej współpracuje z Zakładem Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej. Wychowankiem tego samego Zakładu Inżynierii Spajania jest inżynier Jan Godek, mąż Kai Godek. Zatem firma Konexim, od której Kaja Godek kupiła mieszkanie, mieści się dziś pod adresem placówki, która współpracuje z placówką męża Kai Godek. Pan Demediuk, obecny właściciel firmy Konexim, prowadzi jeszcze jedną spółkę pod tym samym adresem, w tym samym budynku Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Ta spółka nazywa się Andrzej Demediuk i Wspólnicy. Kto był wspólnikiem Andrzeja Demediuka w tej spółce? Firma Konexim, od której Kaja Godek kupiła mieszkanie. A także Marian Piwowarczuk, budowniczy mieszkania Kai Godek. Jak widać, Instytut Mechaniki Precyzyjnej na wiele sposobów jest powiązany z Kają Godek i jej mężem, a jeszcze bliżej z jej deweloperem, Marianem Piwowarczukiem. Z kim jeszcze związany jest katolicki deweloper Marian Piwowarczuk? Przez 12 lat, od 2005 do 2017 roku, pan Piwowarczuk był zastępcą Andrzeja Włodarczaka, prezesa Fundacji Pomocy Bliźniemu Credo. Ten sam Andrzej Włodarczak był równocześnie prezesem zarządu spółki Wercile Polska, a następnie został wspólnikiem w spółce WW Technik, współpracującej z tą samą Wercilą. Czym jest Wercila Polska? Polskim oddziałem wielkiej fińskiej firmy Wercila, wyspecjalizowanej w technologiach paliwowych oraz okrętowych, która od dziesięcioleci robi wielkie biznesy w Rosji. Firma Wercile została dopuszczona przez Rosjan do obsługi najważniejszych, najbardziej strategicznych sektorów rosyjskiej gospodarki i infrastruktury. Nie doszłoby do tego, gdyby rosyjskie służby specjalne nie prześwietlały dogłębnie firmy Wercile. Między innymi Wercile dostarcza silniki do arktycznych lodołamaczy słynnego kremlowskiego koncernu paliwowego Gazprom. Być może jeszcze istotniejsze jest to, że Wercile dostarcza też silniki do rosyjskich elektrowni. Kto w firmie Wercile przez lata odpowiadał za realizację projektów dotyczących elektrowni? Związany z Rosją menedżer wysokiego szczebla Osmo Herkunen, który później został wiceprezesem spółki. Pan Osmo Herkunen zajmował się również firmą Wercila Polska, gdzie współpracował ze wspomnianym wcześniej Andrzejem Włodarczakiem, wieloletnim szefem Mariana Piwowarczuka, katolickiego dewelopera Kai Godek. W Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy, że panowie Włodarczak i Herkunen prowadzili i dokumentowali razem nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Wercila Polska. Wcześniej, w latach 90., Osmo Herkunen pracował w fińskim koncernie budowlanym JIT. Jaką funkcję w tym koncernie pełnił pan Herkunen? Miał pozyskiwać dla niego rosyjskich klientów oraz odpowiadał za operacje eksportowe w Rosji. Co ciekawe, pan Herkunen nie chwali się pracą dla koncernu JIT w swoim biznesowym życiorysie, który zamieścił w internetowym serwisie dla profesjonalistów LinkedIn. Aczkolwiek chwali się budowlanym doświadczeniem i znajomością języka rosyjskiego. Dlaczego pan Herkunen nie chwali się rosyjskim budowlanym doświadczeniem w koncernie JIT? Być może ze względu na burzliwy i nieprzejrzysty charakter transformacji gospodarczej Rosji w latach 90. oraz jeszcze wcześniejsze podglebie tamtejszej działalności JIT.
Takie przypuszczenie nasuwa się ze względu na to, że JIT uwikłał się w rosyjskie, a nawet sowieckie afery korupcyjne. Przed rozpadem komunistycznego ZSRR koncern JIT działał w tym ogromnym kraju, gdzie zarabiał ogromne pieniądze, nie zawsze w czysty sposób. Ze względu na te afery działalność koncernu JIT była obiektem zainteresowania sowieckich służb specjalnych. Jak widać, mieszkanie Kai Godek na różne sposoby prowadzi nas do Rosji. Raz przez perelowski Warimex, raz przez Cypr, raz przez Finlandię. A co się stanie, gdy przyjrzymy się miejscu, w którym pracuje Jan Godek, mąż Kai Godek? Jan Godek prowadzi firmę o nazwie Biuro Inżynierskie Jan Godek. Biuro Inżynierskie Jan Godek mieści się tuż obok mieszkania państwa Godków, przy pobliskiej ulicy Kolumbijskiej. Jak się okazuje, inżynier Godek uprawia swoistą półkonspirację. W rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, CEIDG, Jan Godek podaje adres firmy, mianowicie Kolumbijska 13. Jednak jego firma działa teraz pod adresem Kolumbijska 11. Oba adresy mieszczą się na tej samej zamkniętej warszawskiej posesji, która kryje się za dwoma innymi zamkniętymi posesjami. Dochodzi się do niej drogą pomiędzy dwoma płotami. A dokładnie rzecz biorąc, dochodzi się do bramy, której strzeże czujny ochroniarz. Byłem tam dwukrotnie. Niezależnie od swej czujności, ochroniarz poinformował mnie, że adres biura inżynierskiego Jana Godka został zmieniony. Biuro mieści się wciąż w tym samym miejscu, ale wcześniej to miejsce miało adres Kolumbijska 13, a teraz ma adres Kolumbijska 11. Jakoś tak zrobiono, powiedział ochroniarz. Jakoś tak zrobiono, jednak w rejestrze CIDG nie odnotowano tej zmiany. Czyżby inżynier Godek nie zgłosił jej do rejestru? Powinien ją zgłosić, tym bardziej, że jego biuro przyjmuje przesyłki zaadresowane Biuro Inżynierskie Jan Godek, Kolumbijska 11. Mam potwierdzenie odbioru przesyłki tak właśnie zaadresowanej. Biuro Inżynierskie Jan Godek odebrało przesyłkę, pokwitowało i nie zwróciło kurierowi uwagi, że coś jest nie tak z adresem. Po co taka półkonspiracja? Czy po to, żeby uniknąć wizyt przeciwników żony inżyniera Godka, którzy mogliby zechcieć odwiedzić biuro męża Kai Godek? Oficjalnie pod adresem Kolumbijska 11 figuruje firma Fantronic. Każdy może się o tym przekonać na oficjalnej stronie internetowej firmy Fantronic. Nazwa Fantronic widnieje też na drzwiach budynku, w którym mieści się biuro inżynierskie Jana Godka. Widziałem to na własne oczy, a nawet zrobiłem zdjęcie, albowiem raz udało mi się przekonać czujnego ochroniarza, aby wpuścił mnie na zamkniętą posesję przy Kolumbijskiej. Fotografia jest rozmyta, gdyż robiłem ją szybko i ukradkiem. Być może byłem zbyt ostrożny. Niedługo przedtem odwiedziłem osiedle Kai Godek, gdzie zostałem pobity przez ochroniarzy lub ludzi udających ochroniarzy. Dlatego na pośpiesznie zrobionym zdjęciu trudno jest odczytać nazwę Fantronic. Widać jednak, że na drzwiach na pewno nie ma napisu Biuro Inżynierskie Jan Godek. Taki napis byłby znacznie dłuższy niż to, co widzimy na zdjęciu. Zatem wygląda na to, że firma Fantronic pomaga mężowi Kai Godek w jego półkonspiracji. Zaś zażyłość między jedną a drugą firmą sięga Sycylii. Otóż na posiadanym przeze mnie pokwitowaniu za przesyłkę przyjętą przez Biuro Inżynierskie Jana Godka widnieje podpis Renaty Kossek. To ona przyjęła przesyłkę w imieniu firmy męża Kai Godek. Ta sama Renata Kossek wśród facebookowych znajomych ma pewną osobę o ultraprawicowych poglądach i nazwisku Godek. Nie jest to wprawdzie Kaja, ale ktoś jej ideowo bliski i noszący to samo nazwisko co ona i jej mąż. Zakładam więc, że Renata Kossek jest współpracownicą Jana Godka i zna jego rodzinę. A w społecznościowym portalu Facebook wśród znajomych tej samej Renaty Kossek odnajdujemy włoskiego przedstawiciela warszawskiej firmy Fantronic, niejakiego Ignacio Infantino. Pan Infantino nie urzęduje w Warszawie przy ulicy Kolumbijskiej, tylko w mieście Agrigento na Sycylii. To wszystko każe nam spytać, czy związki męża Kai Godek z firmą Fantronic mają wyłącznie charakter przypadkowo sąsiedzki.
To wszystko każe nam również spytać, czym jest firma Fantronic, pod której szyldem prawdopodobnie chowa się inżynier Jan Godek. Na oficjalnej stronie internetowej firmy Fantronic czytamy, że firma Fantronic sprzedaje magiczny dywan, czyli projektor interaktywny, który rzuca obrazy na podłogę. Ma to wspierać rozwój dzieci bawiących się na podłodze. Współwłaścicielem i prezesem zarządu firmy Fantronic jest Maciej Mazurkiewicz. Mazurkiewicz to biznesmen, ale także działacz Fundacji Rzymskiego Centrum Akademickiego, związanej ze słynną organizacją Opus Dei i zbierającej dla niej pieniądze. Jak również działacz Stowarzyszenia Sternik, też związanego z organizacją Opus Dei, a poza tym wspieranego przez Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera RP. Powiązania Dworczyka z postsowieckim wschodem zostały udokumentowane w książce Morawiecki i jego tajemnice. Przypomnijmy, czym jest organizacja Opus Dei, z którą w bliskim związku pozostaje Marian Mazurkiewicz, prawdopodobnie kryjący pod szyldem i adresem swojej firmy działalność gospodarczą męża Kai Godek. Opus Dei to zamknięta, nieprzejrzysta, ultrakatolicka i skrajnie konserwatywna organizacja polityczno-społeczno-biznesowa. Działalność Opus Dei stanowi przedmiot niepokoju w wielu krajach demokratycznych. Teolog Matthias Mettner nazwał tę organizację katolicką mafią. W dzisiejszej Polsce mniej się zajmujemy działalnością Opus Dei, gdyż naszą uwagę pochłaniają wyskoki innej ultrakonserwatywnej organizacji Ordo Iuris. Jednak Opus Dei nie pozostaje bezczynne. Podobnie jak Ordo Iuris, Opus Dei ma swoje związki z Rosją. Już 13 lat temu putinowska moskiewska cerkiew oficjalnie witała w Rosji organizację Opus Dei i wyrażała dla niej najwyższy szacunek. To uderzające, tym bardziej, że cerkiew prawosławna, szczególnie ta putinowska, zazwyczaj jest skrajnie nieufna wobec organizacji katolickich. Chyba więc nie powinno nas dziwić to, co stało się przed rokiem, gdy firma Fantronic i jej związany z Opus Dei prezes Mazurkiewicz oznajmili, że ruszają na biznesowy podbój Stanów Zjednoczonych. Równorzędnym celem swojej ekspansji ogłosili Rosję. Media podają, że firma Fantronic i prezes Mazurkiewicz odnoszą sukcesy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dzięki wsparciu tamtejszego księcia Mohameda bin Zayeda. Muzułmańskiego księcia trudno podejrzewać o sympatię dla ultrakatolickiej organizacji Opus Dei, ale można znaleźć wspólny mianownik. Książę Mohamed bin Zayed to bliski sojusznik Rosji. Rosyjski dyktator Władimir Putin publicznie nazywa księcia starym przyjacielem. To nie koniec powiązań Macieja Mazurkiewicza, prezesa firmy Fantronic, pod której szyldem prawdopodobnie się ukrywa mąż Kai Godek. W latach 2016-2018 ten sam Maciej Mazurkiewicz był prezesem innej firmy o nazwie NetQ Pro. Kolegą Mazurkiewicza z firmy NetQ Pro jest przedsiębiorca Paweł Biskupski. Biskupski zasiada w radzie nadzorczej tej firmy. A przede wszystkim firma NetQ Pro należy do firmy Systemics New, której współwłaścicielem jest znowu Paweł Biskupski. Do kogo firma NetQ Pro należała w latach 2016-18, gdy jej prezesem był Maciej Mazurkiewicz? Do firmy Systemics Pub, której współwłaścicielem również był Paweł Biskupski. Kim jest Paweł Biskupski, tak mocno związany z Maciejem Mazurkiewiczem, który najwyraźniej użycza kryjówki mężowi Kai Godek? Zacznijmy od tego, że Paweł Biskupski jest absolwentem Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Transportu. Biskupski ukończył tę uczelnię w 1981 roku. Na przełomie lat 70. i 80. studia w Moskwie nie były w Polsce zbyt popularne, chyba że ktoś wciąż wierzył w komunizm. Ale to było dawno. Jak dzisiaj wyglądają stosunki Pawła Biskupskiego z Rosją? W internetowej społeczności profesjonalistów LinkedIn ten sam Paweł Biskupski jest chwalony m.in. przez Wiktora Glebowa, który przedstawia się jako szef działu planowania domen i rozwoju w rosyjskiej firmie OJSC Wimpel.com. Firma OJSC Wimpel.com należy do wielkiego koncernu VEON, którego współwłaścicielem jest rosyjski oligarcha Michał Friedman.
Powiązania Friedmana z obecnym premierem RP również zostały udokumentowane w książce Morawiecki i jego tajemnice. W publikacjach branżowych i nie tylko czytamy, że pan Biskupski i jego firma Systemic Spab swoje pierwsze wielkie pieniądze zarobili w Rosji. Tyle o Biskupskim. Mówiliśmy o nim, ponieważ jest on blisko związany z Maciejem Mazurkiewiczem, prezesem firmy Fantronic, w której cieniu najprawdopodobniej znalazł schronienie mąż Kai Godek. Zatem wróćmy teraz do wspomnianej wcześniej Renaty Kosek, która stanowi żywy dowód zażyłości między Godkami a firmą Fantronic. Co robiła Renata Kosek, zanim trafiła na ulicę Kolumbijską? Przez 9 lat pracowała w wielkiej firmie Sun Chemical. Firma Sun Chemical produkuje tusze i farby drukarskie. Wywodzi się z USA, prowadzi działalność niemal na całym świecie, ale szczególnym zainteresowaniem darzyła Rosję i można odnieść wrażenie, że państwo rosyjskie odwdzięczyło się za to firmie Sun Chemical. Swoją pierwszą fabrykę w Moskwie firma otworzyła już w 1994 roku, gdy niewielu zachodnich inwestorów odważało się na takie ryzyko. W 2005 roku firma ogłosiła założenie nowego zakładu produkcyjnego w Moskwie. 6 lat później firma zaczęła budować swoją kolejną rosyjską fabrykę w miejscowości Pietrowskoje, wbrew protestom mieszkańców, którzy obawiali się przemysłowej produkcji chemicznej w swojej okolicy. W rosyjskich mediach czytamy, że w 2015 roku firma dostarczała tuszów, za pomocą których rosyjskie państwo drukowało ruble, swoje banknoty. To okoliczność warta odnotowania, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę okres. W 2015 roku Rosjanie na rozkaz Putina starali się bojkotować wszystko, co przyszło z Zachodu, w odwecie za sankcje, którymi Zachód próbował ukarać Rosję po napaści na Ukrainę. Tyle o firmie Sun Chemical, w której pracowała Renata Kosek, zanim trafiła na ulicę Kolumbijską 11 w Warszawie, gdzie pod szyldem i adresem firmy Fantronic prawdopodobnie się ukrywa biuro męża Kai Godek. Kończąc wątek związków między firmą Fantronic a biurem inżyniera Godka, dodam, że udało mi się skontaktować z właścicielem posesji przy Kolumbijskiej 11. Chciałem go wypytać o to, skąd się tam wzięły obie firmy i w jaki sposób ta druga ukryła się pod adresem tej pierwszej. Właściciel posesji zgodził się ze mną spotkać, dostałem jego numer telefonu, ale następnego dnia otrzymałem wiadomość, że właściciel się rozmyślił i już nie chce ze mną rozmawiać. Tyle o mężu Kai Godek, jego firmie, jego współpracownikach i pomocnych biznesowych sąsiadach. Mówiliśmy też o apartamencie Kai Godek. A co z samą Kają Godek i jej bezpośrednimi powiązaniami? One są równie interesujące. W latach 2014-2016 pani Godek zarządzała antyaborcyjną fundacją Pro Prawo do Życia razem z Mariuszem Dzierżawskim. Fundację tę wspiera niejaki Oleg, względnie Aleg Prybyło, biznesmen ze wschodu, biznesmen dość szczególnego rodzaju. To mąż Kingi Małeckiej Prybyło, która zasiada w zarządzie fundacji i współpracowała tam z Kają Godek. Pani Małecka Prybyło opowiada w katolickich mediach o tym, jak bardzo jej mąż zaangażował się w działalność fundacji. Jednym z przejawów tego zaangażowania było to, że w 2016 roku objął miejsce w zarządzie fundacji po Kai Godek. Kim jest ten zaangażowany mąż? Czasem podpisuje się Oech po ukraińsku, czasem jednak Alieg po rosyjsku. W rejestrze CIDG znajdujemy należącą do niego firmę Hybrid Solutions Oleg Prybyło, tym razem przez H, ale też przez L zamiast EU. Czym zajmuje się ta firma? Otóż rozwojem menedżerów i handlowców, jak również usprawnieniem sprzedaży, zgodnie z tak zwaną teorią ograniczeń i zasadą wiecznie kwitnącej spółki. To autentyczny cytat. O co chodzi w tej poezji biznesu pana Prybyło? Jakąś wskazówkę daje nam serwis dla profesjonalistów LinkedIn, gdzie pan Oleg Prybyło przedstawia swoje wykształcenie. Określa się jako magister socjologii i socjocybernetyk. Socjocybernetyka to nauka o metodach sterowania społeczeństwem. Czym zaś jest teoria ograniczeń praktykowana przez Ukraińca wielu pisowni? To jedna z tych magicznych doktryn biznesowych, które jedni biznesmeni wpajają drugim biznesmenom za pieniądze. Oleg, względnie Aleg Prybyło,
Działa również jako partner w firmie FocusAid. Tam występuje w wersji rosyjskojęzycznej. Alieg przybyło. Regionalny menedżer Polsza. Tłumacząc na polski, regionalny menedżer Polska. Skąd ta cyrylica? Firma FocusAid ma siedzibę na Litwie, ale utrzymuje stronę w języku rosyjskim. Znaczy to, że rosyjski i postsowiecki rynek jest kluczowy dla firmy. Jeden z jej założycieli, niejaki Witalius Ciciszkinas, podaje w internecie, że przez lata ciężko pracował jako konsultant do spraw produkcji w Rosji, Ukrainie i Litwie. Rosję wymienia w pierwszej kolejności. Podobny zestaw obsługiwanych krajów, z dodatkiem rządzonej przez dyktaturę Białorusi, podaje nam sam Oleh Alieg Prybyło, gdy odnajdujemy go jako menedżera odpowiedzialnego za Eastern Europe w internetowym sklepie Pepileti. Jednak to nie Alieg Prybyło, ani nie jego żona Kinga Małecka jest najważniejsza w fundacji Pro Prawo do Życia, w której działała Kaja Godek. Za filar fundacji robi Mariusz Dzierżawski, matematyk, przedsiębiorca i działacz antyaborcyjny. Podobnie jak wspomniany wcześniej Robert Nogacki, pan Mariusz Dzierżawski działał w Unii Polityki Realnej, czyli w partii proputinowskiego Janusza Korwin-Mikkego. W 2018 roku Dzierżawski udzielił wywiadu portalowi Sputnik. Czym jest Sputnik? To rosyjskie medium, które pełni rolę tuby propagandowej Kremla. Powstało dla szerzenia putinowskiej dezinformacji poza granicami Rosji, między innymi w Polsce. Gwiazdą polskojęzycznej wersji Sputnika jest Leonid Svyridow, wydalony z Polski w 2015 roku jako podejrzany o szpiegostwo. Sprawa była głośna. Dzierżawski rozmawiał ze Sputnikiem po wydaleniu Svyridowa, zatem musiał wiedzieć, z czym ma do czynienia. Musiał wiedzieć, że rozmawia z instytucją nie tylko wrogą Polsce i dywersyjną, ale wręcz szpiegowską. A jednak Mariusz Dzierżawski rozmowy nie odmówił. Atakował w niej uniwersytecką naukę o płci, jak również tak zwaną propagandę aborcyjną. Nie przeszkadzało mu to, że putinowska Rosja jest krajem, gdzie aborcje wykonuje się masowo, wręcz taśmowo. A na pewno nie przeszkadzało mu to na tyle, żeby odmówił rozmowy ze Sputnikiem. Dodajmy, że istnieje jeszcze jedno rosyjskie medium, które wspierało Dzierżawskiego w jego walce. Otóż pisał o nim serwis Legitimist, przedstawiający się jako informacyjne agentstwo rosyjskowo-imperskowo Sojuz Ordiena, czyli informacyjna agencja rosyjskiego imperialnego Związku Zakonu. Mariusz Dzierżawski popierał też antyzachodniego, antyukraińskiego i antysemickiego polityka Grzegorza Brauna. Czyżby połączył ich kremlowski Sputnik? Tak się bowiem składa, że Braun odwiedzał w Rosji wspomnianego wcześniej Leonida Svyridowa, dziennikarza Sputnika, wyrzuconego z Polski w związku z podejrzeniem o szpiegostwo. Nawet się z nim afiszował, robił sobie zdjęcia. Dzierżawski pisał również do Opcji na Prawo. To gazeta prorosyjskiego biznesmena publicysty Józefa Białka. Także Białek występował w kremlowskim Sputniku i to jako mentor Mateusza Morawieckiego, wówczas wicepremiera RP. Józef Białek poniekąd ma do tego prawo, albowiem na początku lat 90. Morawiecki zaczynał swoją karierę w firmie Reverentia, założonej przez Białka. Dzisiaj Białek zachęca premiera publicznie, aby ten zerwał z Zachodem i współpracował z Rosją. Również ta sprawa została opisana w książce Morawiecki i jego tajemnice. Tak się składa, że Józef Białek jako jeden z pierwszych przeniósł do Polski kremlowską kampanię nienawiści wobec osób homoseksualnych. Wykorzystał do tego swoje pismo Opcja na Prawo, w którym udzielał się Mariusz Dzierżawski. W swojej antykobiecej i antyhomoseksualnej działalności Fundacja Kai Godek i Dzierżawskiego była wspierana przez słynną organizację Ordo Iuris. Założyciele Ordo Iuris są z kolei wspierani przez kremlowskiego oligarchę Jakunina, byłego agenta sowieckiego wywiadu, bliskiego przyjaciela Putina. Tak wygląda bliższe i dalsze otoczenie Kai Godek. Takie jest zaplecze jej antyaborcyjnej, antygejowskiej i antyzachodniej działalności. Na koniec wrócę do tego, od czego zaczęliśmy, czyli do apartamentu. Drogą mailową, a nawet SMS-ową,
Zapytałem Kaję Godek o to, jak uzyskała swój apartament i jaką cenę za niego zapłaciła, jeśli zapłaciła. Nie dostałem żadnej odpowiedzi. Dziękuję bardzo za uwagę.